tak do mnie. Mira, yo no quiero tener problemas nie chcę con problemów Dandy, ani z Gandiją, ani z tatusiem. Mam dość ciebie i twojego tatusia. Basta. I wiesz co? Chcesz una cosa? Tu i Miguel, ty i Miguel jesteście bardziej stuknięci niż Roberta. Basta ya. Ahora sí, Gandallita, te voy a... Dobra, Gandia, zresetuję ci telefon. Directorio. Porra. Porra. Skrzynka pocztowa, spis, usuń. Listo. Gotowe. Ahora estás listo? Teraz jesteś jak nowy. Muy bien. Świetnie. Ay, a ver si encuentro el cuento de José. Ciekawe, czy znajdę to opowiadanie José. Co to? Señor tutor. Opiekunie, proszę wyciągnąć mnie wreszcie z tej szkoły i wysłać choćby do najgorszego poprawczaka. Dziękuję, José Luján. Que tenga que mandarme al peor de los reformatorios. Gracias, José Luján. Olvídese del mensaje anterior. Proszę zignorować poprzednią wiadomość. Tengo muchas cosas que hacer. Mam tu jeszcze dużo do zrobienia. Co robisz? Przyszedł mail od mojego opiekuna? Nie, ale proszę go, żeby zapomniał o tym, co napisałaś, bo to kłamstwo. Co z tobą? Czemu to robisz? Aż tak się nade mną litujesz? Daruj sobie. Dlaczego chcesz odejść? To moja sprawa. I que nuestra amistad no importa, ¿o qué? Nasza przyjaźń już się nie liczy. No todo en la vida se reduce a świat się nie kończy na Teoruizie Palacios. ¿Sabes una cosa, Roberta? No entiendes nada. Ty nic nie rozumiesz. No entiendes nada. No, sí entiendo. Ależ tak. Udowodniłeś, że jesteś samolubna. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me dejas en paz, Roberta? Zostaw mnie w spokoju. ¿Por qué no me dejas en paz? Ile razy mam ci powtarzać, że nie pasuje do tego świata i do Elite Way School? Naprawdę? To smutne, bo jesteś częścią mojego świata. Wiesz co? Wykasuj tego mail. Zwinęłaś komórkę Gandhi? Yeah. Tak. Ale Roberta, i po co jesteś taka de velorio? To skąd ta grobowa mina? Porque yo estoy harta. Bo mam już dość. Wszystko tu zawodzi. Nawet osoba, którą uważałam za moją najlepszą przyjaciółkę. Roberta, te entiendo. A mí me pasó lo... Dobrze cię rozumiem. Miałam to samo z Bianką. Pero lo que no entiendo es cómo alguien se puede. Jak ktoś może się z tobą kłócić, jak jesteś taka fajna? Żartujesz? No sé si te des cuenta, pero no sabes cómo me gustaría. Chciałabym mieć taką przyjaciółkę jak ty. Co jest, Lupi? Pues nada. Przyniosłam kosztorys oświetlenia i nagłośnienia. To są niby przyjaciele twojej mamy. Sama zobacz. Co? Pobiło ich? Chyba tak. Musimy się rozejrzeć z jakimś innym. Idę już, bo widzę, że jesteście trochę zajęte. Nie, Lupita. To ja wychodzę. Przepraszam. O czym gadałyście? Powiedziała, że pokłóciła się z Bianką i chciałaby mieć jakąś bliską przyjaciółkę. Taką jak ty. Mm-hmm.
Estoy súper emocionada por... Bardzo się cieszę z tego spotkania z Rinieri. Sesja z nim to nie to samo, co z jego siostrzeńcem. Naprawdę? Jest najlepszy. Fotografuje modelki z Mediolanu dla najlepszych czasopism. Serio? Tak. Oye, espérate. Pożyczysz mi go na chwilę? Co tu robisz? Mogę? Tak. To zaraz ci go zwrócę. Czego chcesz? Co to jest? Co robisz z tą małą? Chodzę z nią. Byliśmy w trakcie trudnej rozmowy, a ty się wciąłeś. Co z tobą? Nie wierzę. O sea, Tomás, esa vieja te va a hacer una gachada. Ona już niedługo odbytnie ci jakiś pronto, numer. Ay, Giovanni, por favor, no? Przestań, Giovanni. Pues una cosa es que yo, jesteś que po prostu zazdrosny. Otra cosa es que tú estés celoso. ¿Celoso? Co? Estás bien celoso. I to bardzo. Tomás, yo nada más te lo estoy diciendo. Mówię to tylko dla twojego dobra. Ya sabes que ya estoy harto de que tú y que Diego... Męczy mnie, że ty i Diego wtrącacie się do mojego związku. Mam dość waszych tekstów. Nigdy nie bierzecie pod uwagę mojego zdania. Tomás. Puedo ver el matiz y el reflejo de mi depresión. Puedo ver el perfil de tu marca y el misterio. Y no he dejado de fumar y no puedo dormir. En medio de la soledad sigo pensando en ti. Y no te tengo a comenzar por olvidar de alguien. Porque me asusta recitar. Nawet twoja rodzina cię nie kocha. Halo, kto mówi? Felipe? Felipe, habla Diego. Tu Diego. Jak się masz, bracie? Tu w Londynie jest 4 nad ranem. Oby to było coś ważnego. Nie wiem, gdzie jest mama. A ponieważ kiepsko się z nią dogaduję, pytam o to ciebie. Nie wierzę, że o nią pytasz, po tym, co o niej nagadałeś. Jesteś bezczelny, Diego. Ale ojciec powiedział: Diego, nie dzwoń do mnie więcej. Alicjo, jak to nie mogłaś się skontaktować z rodzicami? Nie widzisz, która to godzina? To już jutro. Mamy tylko jeden dzień. Wszystkie telefony padły. Nie mogłam nawet zadzwonić po pomoc techniczną. Mamy erę telekomunikacji, a ty nie możesz się skontaktować z rodzicami? Czego pan chce? Mam wysyłać znaki dymne? Nie żartuj sobie. Idź do mojego gabinetu. Zostawiłem tam wczoraj komórkę. I natychmiast obdzwoń rodziców. Dobrze. Idę na zebranie zarządu. I proszę cię... Nie. Nakazuję ci obdzwonienie wszystkich rodziców. Czy to jasne? Tak. Bo ja tak chcę, Alicjo. Jakie to oryginalne. Rolo, czego nie rozumiesz w słowie charytatywny? To czemu dałeś mi taki kosztorys? Co z ciebie za przyjaciel?
¿Sabes dónde te puedes meter? ¿Wiesz, gdzie możesz sobie wsadzić te światła? Ahí, ahí, dokładnie. Que te aprovechen, adiós. Żegnam.